Cześć, witajcie. Dzisiaj przygotujemy makaron z cukinią i suszonymi pomidorami. Powinno być super smacznie. Zapraszam. Zaczniemy od pokrojenia cukinii. Odkrawamy końcówkę. Drugą również. I teraz tak, przekrawamy wzdłuż. Jak jest większa, to na trzy części, tak jak tutaj, mniejszą na dwie. No i siekamy. Wszystko przekładamy do miseczki. Zapomniałem włączyć światło, ale to nic. Czas na suszone pomidory. Je też musimy posiekać. Nie jakoś specjalnie drobno, ale mniej więcej w coś takiego. I to też przekładamy do miseczki. Przenosimy się teraz tutaj. Włączam wodę do gotowania makaronu. Włączam również patelnię, na razie na maksa. Trochę oleju albo oliwy, co kto woli. Dajmy mu się chwilę nagrzać. Zaraz sprawdzimy, czy olej już jest nagrzany. Jeszcze chwilkę. Ok. Uwaga, jak będziecie wrzucać cukinię, żeby się nie poparzyć. Od razu ją solimy do kapsicie. Ja teraz zmniejszę z 9 na 7. Można cukinię trochę przemieszać. Świeżo mielony pieprz. Mieszamy. Na chwilę jeszcze zwiększę moc. Znowu możemy trochę zmniejszyć moc. Cukinia wygląda już naprawdę fajnie. Dorzucam pomidorki suszone. Sporo ziół prowansalskich. Jeszcze trochę. Wszystko mieszam. Na razie tak to zostawiam. Woda się już gotuje. Posolę ją dość obficie. Ja robię porcję dla 3 osób, więc jakieś 350 gramów makaronu. Super będzie wyglądało spaghetti. Makaron gotujcie zgodnie z zaleceniem na opakowaniu. Może minutę krócej, dlatego że on jeszcze będzie wrzucony na patelnię. Zaraz wam wszystko pokażę. Czas na przygotowanie sosu. Ale najpierw jeszcze zmniejszę wodę pod makaronem do 7. Dodajemy 2 łyżeczki solidne albo jedną, po prostu 125 g mascarpone. I do tego śmietanka, 36%. Dobra, teraz wszystko musi się wymieszać. Teraz temperatura pozwoli nam na to, że serek się tutaj nam troszeczkę roztopi. Jeszcze przemieszam makaron, żeby się nie sklejał. Celowo robię to wszystko jednym narzędziem, bo to niczemu nie przeszkadza. Ok, spróbujemy sosu, czy nie jest za mdły. No właśnie, trochę jest, dlatego dorzucimy soli. Nie bójcie się soli. Ja nie jem na przykład żadnych przekąsek słonych typu chipsy, paluszki, więc soli się totalnie nie obawiam. Jak widzicie, sos jest dość gęsty, a po dodaniu makaronu
stanie się jeszcze gęstszy, więc dorzucimy tu trochę wody z gotowania makaronu. Jeśli myślicie, że zwariowałem, to nie, spokojnie, tak się po prostu robi. Zmniejszymy troszkę pod sosem na czwórkę. Widzicie? Sos znowu pięknie zgęstniał, więc znowu możemy dodać przynajmniej łyżkę wody z gotowania makaronu. Cała sztuka polega na tym, że ten sos nie może być za rzadki, bo później jak dodacie makaron już ugotowany, który odcedzimy, to on jeszcze zagęści ten sos, także no tu trzeba doświadczenia, ale staram się Wam to dość dobrze pokazać. Jak zrobicie sami raz, drugi, trzeci ten makaron, to będziecie już wiedzieli, jak to robić. Makaron jest ok, odcedzam go szybko. Nie będę robił cięcia, zobaczycie, jak szybko to trzeba robić. Ok, i teraz wszystko wrzucam tutaj. Po to były mi cały czas te szczypce. Teraz to wymieszamy. Ok, pomożemy sobie jeszcze tą paczką. Ok, i nasz makaron jest gotowy. Zaraz jeszcze pokażę Wam, jak go nakładać, żeby to wyszło dość zgrabnie i ładnie. Bierzemy naszą patelnię. Stawiamy blisko. Chochelka do zupy. Nawijamy trochę makaronu. Zwijamy go sobie w tej chochelce. Ok. Przynosimy na talerz. I upuszczamy. Teraz dokładamy trochę warzyw z wierzchu, trochę suszonych pomidorów, trochę cukinii. No, niestety mi się chlapnęło, ale nic, zaraz to wytrzemy. Ok, to zabieramy. Ręcznik. I na koniec trochę jakiegoś twardego sera, parmezan, grana padano, co lubicie. Ja niestety mam końcówkę, wczoraj robiąc zakupy zapomniałem o nim. No i w ten sposób mamy gotowy nasz makaron. Na wierzch jeszcze, może do zdjęcia celowo położę tutaj jakieś kawałki cukinii, czy jeszcze suszonych pomidorów. Okej, okay, może z nazwy to danie nie jest jakoś specjalnie wymyślne, nie wiem, spektakularne, ale jakie będziecie jedli, to zobaczycie, że jest naprawdę petardą. To wszystko dlatego, że są tam suszone pomidory, które mają w sobie dużo umami i to jest ten smak, który nam bardzo odpowiada. Jak kogoś zapraszacie na kolację i chcecie zrobić na nim wrażenie, to taki makaron na pewno się sprawdzi. Zapraszam do tego, aby śledzić inne filmy. Zapraszam na kolejne. Jak macie ochotę, to subskrybujcie kanał i do zobaczenia w następnych filmach. Hej, hej!